No nie wierzę, bo tak sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami, to może też poradzi sobie z kosmitami. Przekopałem się pod całym oceanem, żeby wam o tym powiedzieć. Zabrali nawet biednego kapłona z przed świątyni boga Twaroga, a królewna to się ledwo zmieściła. Musieli przylecieć specjalnym transportowcem. Wódz Kurczaka ze zgryzoty sam się oskubał. Dzwoniła wczoraj znajoma z Rzeszowa. U nich też kradną kury. Złuch! No, nie wierzę. Nie macie pilota? Co wam powiem, to wam powiem. Macie szczęście. Komandor Kretes do usług. Uprowadzona przez obcych? To dranie. Mnie uprowadzili całą wioskę czarnych kur. Swojego czasu skończyłem korespondencyjny kurs pilotażu międzygalaktycznego. Poprowadzę ten statek. No nie wierzę. Kogut nie wyłączył prania wstępnego. Przynajmniej dodał płynu Colino. Moje futerko nigdy nie było takie mięciutkie. No, 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 dotknij. Tak, tak, widzę ich. Za nimi! O matko, lecimy! Poruszamy się w kółko? Mnie się wydaje, że lecimy prosto. Hm. Ruszajmy w pogoń! Obawiam się, że będziesz musiał mnie skalibrować. A to co? No niesamowite. Ho, ho, ho! Kto by się spodziewał? Widzę, widzę. Teraz wszystko się zgadzam. Możemy lecieć dalej. Trzeba rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. No nie wierzę. Indianie. Opuszczam chomika. Zeusie, Zeusie potężny ty. Racz wysłuchać naszych próśb o paliwo. No co ulicha? No uważam, uważam. Pancerz się nam trochę wygiął. Coś nam chyba odpadło. Reksiu. Nie dziękuję. Nie potrzebuję dodatkowej kalibracji. No nie wierzę. Spadamy wpadamy w dziurę czasoprzestrzenną. O, widzę koniec tej męczarni. Przed nami przesławny układ kurana. Ani chybi, właśnie tam zmierzają porywacze. Uciekają za kurana. Mamy ich. Masz złe przeczucia? Możesz set. A co to za potworne, potworne jajo? I co tak potwornie śmierdzi? Rzeczywiście, jakieś małe pojazdy tu lecą i... A! Strzelają do nas kosmicznym makaronem! Zawracamy! A! Nasz wajchadłowiec runął na powierzchnię kurana! Zawracamy! A, znowu w kosmosie. Kreci! lubisz latać w kosmos? No właśnie, młodzień jest chory. Reksiu! Co my właściwie mamy robić na tym indorze? Zniszczyć generator pola siłowego. Psie! Co to jest w porównaniu do uwolnienia Kretów z więzienia? <laughs> Prawda, Kreci? Kreti? Dzięki za popilnowanie pojazdu, Kreci. Pole siłowe wyłączone. To co teraz? Wsiadamy w tak? Odkurzamy jajo skór i wracamy do domu. Ręksiu, zawracamy! Też myślę, że to nie wystarczy. Trzeba wymyślić. Jak zniszczyć to jajo? Zagraża całemu wszechświatu! Kto wie, <grych> jaka kryje się w nim niespodzianka! Własnymi zębami, co, Kreci? No nie wierzę. O, jak działa i to jak? Ciekawe ci, ale wiotka rzeczywiście działa. Kreci, daj na chwilę swój beret. No nie rób takiej miny, nic się nie stanie Twojemu beretowi. Zaraz wróci do swojego normalnego rozmiaru. O, roboty drogowe. Roboty łatają czarne dziury w gwiezdnym asfalcie. Porywacze wybrali objazd. Ruszajmy za nimi. Kiedyś mi się chyba śniła podobna sytuacja. Czuję się, jakbym już tu kiedyś był. Dziwne. Obawiam się, że powoli kończy się nam paliwo. Ach, ja nie chcę umierać! Tak, tak. Spróbujmy użyć napędu awaryjnego. Do wiosła! Chyba jestem w jednym kawałku. Muszę coś wymyślić. Muszę coś wymyślić. Gdybym tylko mógł uwolnić chomika diesla. Hm. A niech to kopiec kreta i kilimandżaro. Ałała. Diesel, waruj przy wajchadłowcu. My idziemy po pomoc. Czyżby? Czyżby. Przybyliśmy uratować kilka kur. A nie wyzwalać planetę. No nie wierzę. Aleś ty piękna. Oczywiście, że pomożemy! Możemy podbić cały kosmos w imię miłości. A co to za dziura? Jestem Kret Kretes. Komandor. W stanie spoczynku. Do niedawna. Molly. Piękne imię. Piękne. E Oczywiście, rzeczywiście nieco śmierdzi. To wszystko dla ciebie. I ja się cieszę. Eee, pomagam Moli w dopracowaniu planów. Eee, bynajmniej. Co już? Idę, idę. Do zobaczenia, ukochana. Co już? Idę, idę. Do zobaczenia, ukochana. I odkręcili tę śrubę. I bum! Cały generator się rozpadł. Ręksią ma rację, trzeba je zniszczyć. Tylko to powstrzyma kuratora. Moli, my z Reksem myślimy, że samo odkurzenie jaja nie wystarczy. No nie wierzę. Na takim razie polecimy na kuraki spokot. Zdobyliśmy najukochańsza. Powodzenia, przyjacielu. Zaklinam się, że wy cię z tego. Piekła. Och, jak wiele niebezpieczeństw czyha tu na mnie. No nie wierzę. To znowu ty? Dzień dobry. Aaaa! Co za licho. Spróbuję jeszcze raz. Cel znajduje się już bardzo blisko. No nie wierzę. Udało mi się. Jestem komandor Kretes. Niezmiernie mi miło was ratować. Molly, Molly mówiła, że na pewno dzielnie stawiacie tu opór. No, nie tracimy czasu. Ruszajcie przodem. Ja będę mm, ubezpieczał tyły. To macie problem. Mlecimy teraz na kurakis. Rozejrzymy się za czymś. Teraz, zaraz. A co ja tu mam w kieszeni? Lebiotka? No to lebiotka. Ach, oczywiście. Patrzcie i podziwiajcie. Za jakieś 10 minut odkurzać wróci do swoich pierwotnych rozmiarów. Uda się, jeśli przez te 10 minut wyniesiecie go na dwór. No wracajmy do moni. Muszę uważać, żeby nie zrzucić sobie na głowę tych oto Kamlotów. To my idziemy. Kleti, popilnujesz wajcha dłowiec? A co się stało? Może zdołamy jakoś pomóc? Jakby to, stawiaj opór. Jeśli mogę spytać, nie przeszkadza wam to, że zostaliście pozbici i zniewoleni przez kuratora? Tak tylko pytam. Zostanę tu i będę pocieszał biedną Julitę. No już dobrze. Na pewno wszystko się ułoży. Nic się nie martw. Reksiu coś wymyśli. Ja to zrobię. Zniszczę ten mur w imię zgody i miłości. Zrobiłem. No na to wygląda. O, wioska fermentów. To my idziemy. Kreti, rozumiem, pilnujesz statku. Gdyby pojawiły się wielkie czerwie, to. rozszarpię własnymi zębami. Ola, la Boga, wielki czerw mnie dopadł. Wioska wygląda na opuszczoną. Chyba musimy iść tędy. Co mamy robić? O, fajnie. A do czego ona tak w ogóle służy? No i jak go wystawić? Ech, dziękujemy bardzo. No już bym zapomniał. Aha, bardzo praktyczne. A na przykład jaki? Dziękujemy. Do zobaczenia. A drzwi są zamknięte. I to w jakiś skomplikowany sposób. Halo, otwórzcie! To my! Hej tam! Macie gości! Dzień dobry! Puk, puk, puk! Do stół beczek zwietrzałego rumu, sezamie oparty, otwórz się wreszcie! Hmm, nie działa! Panie Zabbo! Otwórz proszę! No dobra! Dosyć tego dobrego! Panie Zabo! Pizza! Pychna i świeżutka! Duża! Moście Bermara Z dodatkowym kieciupem! Zwróciłem uwagę, że każda z wajch otwiera jedną przeszkodę w sposób znaczący, drugą tak troszeczkę, a trzeciej w ogóle nie otwiera. No nie wiedzie. Udało się, wchodzimy. Ojej! Tu przerażające! Baron Ziabachar Kokokonen. W całej swojej rozlazłości przybywamy od moli. Potrzebny jest nam kot otwierający wrota portu kosmicznego, na kuranie. Baronie, a nie wypuściłbyś kota? Jak dla mnie rzeźba wygląda... Doskonale. Ech, podejmę to wyzwanie. Niech wam będzie. Zamrozili kota kota w bryłę lodu. No nie poszło mi. Jakiej gry? No, nie idzie. Ach, jakże mam ci dziękować. To my też już będziemy szli powoli. Właśnie. Sport to zdrowie. Rób brzuszki, a jakim to może lepiej nie. Ale chociażby. O, albo box, aerobik. Super. Dziegnaj. Po prostu będę robił swoje. Tak? No nie został, nie został. No właśnie. Nie wiem co to za miejsce, ale też wygląda na opuszczone. Ach, wygrałem. Lexiu, patrz w górę. Lecą prosto na nas. Weźmy te magnetofony i spróbujmy dostać się do kadzi. No tak, no tak, no tak. Może teraz nam się uda. I przegrałeś z kretesem. Eh, sam bym zakręcił obcasem. No nie wierzę. Naprawdę go zabieramy? Skakuj, Reksiu, odkurzacz już tu jest. Musimy go osłaniać. Kornelek. Mogę im powiedzieć, żeby sobie polecieli. Trafiony! Dopadli odkurzacz. Molly, Lecimy na ratunek! A masz. Ja i fajterze. Ja i fajtery. Ja fajtery atakują! Nic tu po nas. I co? Będziemy tak lecieć i lecieć? No jak to tylko demo. Hej, witam. Kupcie pełną wersję gry. No nie wierzę. Czemu nikt mi nie powiedział, że to demo? W kosmosie! Przed nami świetne przygody! Na planecie Kuran! No kupcie! A, to, a, tu, a tu co za taki mały przycisk? Na Księżycu Indor! Na Kopiec Kreta i Kilimanjaro! Natychmiast kupcie pełną wersję gry! Bo będziemy tak lecieć w nieskończoność! Te chmury poruszają się w pętli! Naprawdę, będziemy lecieć w nieskończoność! Hej! Kończą mi się dialogi. No nie wierzę. Jeszcze nie kupiliście pełnej wersji gry? To ja już nic nie mówię! Właściwie to ja tu zostaję. Z Molli. Postanowiliśmy wybudować wspólny kopiec i ryć długo i szczęśliwie w ziemi. Jean-Paul zamontował autokreta w wajchadłowcu. Nie musisz się niczym przejmować. Dolecicie bezpiecznie, choć jest ślepy jak kred. Do zobaczenia Rekciu! Jeszcze się spotkamy! Wcale nie! O, zobacz! Ej, wcale nie jestem zdykty! Tak po prostu mam rolę! Co chcesz? Bardzo dobra animacja. Prosta? Naprawdę. Dziękujemy! Dziękujemy! Witamy! Witamy w wiosce Ciapciu Lepcich O, najwspanialsza wioska na całym Indorze Dużo lepsza od tej potwornej wioski Motykiuszów Wznieśliśmy ten mur, aby odgrodzić się Na dobre od Motykiuszów Tych... Tych kradziejów! My, ciapciulepci, żyjemy rządzą zemsty. Chodzi o naszych sąsiadów motykiuszów. Tfu! Nie o kuratora. Dawno temu żyliśmy z nimi w zgodzie. W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić. Pewnego dnia pożyczyliśmy im pewien bardzo ważny przedmiot. Bardzo był dla nas ważny i cenny. A ci... A ci motykiusze nigdy, nigdy nam go nie zwrócili. No właśnie. I jeszcze upierali się, że oddali. Nic, a nic. To wybudowaliśmy mur i odtąd nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. To nasza połowa totemu. Oczywiście ta lepsza połowa Tfu! to połowa totemu, która przypadła w udziale motykiusza. To jest generator pola siłowego. Postawiony przez kury kuratora, aktualnego pana księżyca Indor. Dopóki motykiusze też są zniewoleni, zupełnie nam to nie przeszkadza. Toż to bardzo ważny przedmiot! Skąd masz ten kociołek? Ola Boga, stracił pamięć? To wiele wyjaśnia. No dobrze, ogłaszam koniec waśni rodowej. Motykiusze. To przecież nasi bracia. Trzeba zburzyć ten mur. Tylko kto się tego podejmie? Może go wysadzić w powietrze albo podkopać. Alem się teraz rozindyczył. Mur runął, runął, runął! Vivat, komandor Kretes! Nasze totemy znów mogą być jednością. Nasze narody mogą się zjednoczyć. Kajne gręcen. Reksiu? Komandorze? Jakże możemy się wam odwdzięczyć! I w ogóle przebędziemy stąd kuratora! Tylko jak? Hmm... Potem! Potem? Posłuży nam za klucz do odkręcenia wielkiej śruby w generatorze! Do pracy! Naprawimy statek, ale musisz zdobyć pilnik. Bardzo chętnie, pomożemy wam zniszczyć generator. Bez pilnika w ogóle nie ma co zaczynać. No nie wierzę, znalazłeś pilnik! No, Kreti, do roboty! Proszę, gotowe. Polecicie na Księżyc Indor. Waszym zadaniem będzie zniszczyć generator pola siłowego, które chroni jajo. Kreti poleci z wami. Przyda się, żeby w razie czego stawić opór wrogom. Może też popilnować statku. No, trzymanko. Kretiemu bardzo podobało się na Indorze. Podobno własnymi zębami rozszarpał generator, omal nie tracąc przy tym życia. Tak więc lecicie na kurak i spokot, tak? Wasz pojazd jest gotowy do startu. Weźcie ze sobą kretiego. Po co ma stać i się kurzyć? To znaczy marnować swój potencjał. Na kurki się jest pełno wielkich czerwi, może trzeba będzie stawić im opór. I pomyślcie koniecznie, jak wydobyć odkurzacz z groty. Aż kreton z tego Maldurfa. No nie wierzę, Moli przysłała kogoś z odsieczą. Kretiem, Jean Paul, kretiem do usług. Ten trzeci to nasz niezastąpiony druh, Kreti Kretonen. To prawda, zwróć uwagę, że Kreti opiera się o ścianę. O, a teraz prowadzi działalność wywrotową. Kreton, bo nie. To go przeteleportu? Zamontowałem wam działo. Użyjcie go koniecznie. Kura na pokładzie! No nie wierzę! Potwierdzam zasanie. Przepraszamy za spóźnienie. Temu kretonowi, kapitanowi Maldurfowi, odkurzacz powiększył się w kieszeni. Żegnajcie! Niestety tak, nam też trudno w to uwierzyć. Jak to możliwe, że nikt z nas wcześniej się nie zorientował? No nie wierzę. Mi się wydaje, że po prostu zapomnieliście zanimować te. Jak chcesz wystąpić w następnym programie Kreti, to się będziesz musiał bardziej postarać. To ma być animacja? Niech żyje Komandor Kretes. Reksią niech żyje. I Kreti też. Romania, ach Romanie, kochasz li mnie nad żywot? Zawsze kocha chyba. Jestem Julita, Julita z lepcich. Musisz tak paplać. Ach, ta właśnie rodowa ten mur, który nas rozdziela. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? Nieszczęśliwie zakochana w Romanie Motykiuszu? Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. Może, mogą? Zanieść ten list Romanowi, proszę. Niestety przez ten mur trzeba nadłożyć sporo drogi, aby dotrzeć do sąsiedniej wioski. Dziękuję Ci, Reksiu. I ja Ci dziękuję. Romanie, mój kochany, czyżbyśmy mieli być wreszcie razem? Romanie. Mój przystojny ty, ty! Nareszcie razem hip, hip! Hurra! Precz z okupantem! No nie wierzę, Zno, znowu mi się nie udało. Niech żyje miłość! Kapitan Malnur von Kretow! Cała przyjemność po mojej stronie. Cały, cały Kreti. Nigdy się nie poddaje. Nigdy. Chcę ci coś pokazać, Rekiu! Pratujemy nad tym od dawna. Widziałeś kury wysiadującym wielkiej jajo kuratora, prawda? Oto przedstawiam ci odkurzacz. Przy pomocy tego urządzenia odkurzymy jajo skór i będzie ono odkurzone. Ale najpierw trzeba wyłączyć generator pola siłowego na imdorze. Jak zamierzamy ja, 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 ja wyleczyć wy, wy, z tym na zewnątrz. E e <tostans> O, o, tym nie pom o tym nie pomyślałem. Hmm. 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 Może za go do wewnątrz, a potem od odwrócić ten proces. E, może, może wysadzić go w powietrze. O, to, to by skroczyło skały, ale nie. Hmm. Hmm. O, jesteście. Mamy ma mały problem. Odkurat jest gotowy, ale nie mam pojęcia, jak wynieść z nim zgroty. Świetnie. I uważajcie tam na, na te wie, wielkie czerwie. No no mamy, mamy. Są jesteś kretą? Skoro od początku wiedziałeś, to czemu mi nie powiedziałeś? Może go jakoś przeteleportujemy. O, jesteście. Macie jakiś pomysł, żeby przenieść nasz pojazd na przykład do ogródka? Macie jakiś pomysł, Błagam, mniecie. No nie wierzę. Aha, to szkoda, a już myślałem, że się uda. A rzeczywiście. Szerokiej drogi mlecznej. Odwieź nas kiedyś, Reksiu. Molly, moli, za chwilę Jean-Paul coś ci pokaże. Przygotuj się. Na szok. Dobrze. Poproszę następną animację. Koko. Świat dotąd nie widział takich rzeczy. Koko. A ja, 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 ja. To już koko, koko koniec. Justynko ko koko, ko. Koko. Angeliko ko A może to tylko zły sen? Ryksiu ratuj. Ratuj moje dziewczyny i Co oni sobie myślą? Ci koko ko piraci, tak porywać moje koko kokoszki w środku nocy! Śpię sobie! Proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę. Wsiu jacyś koko ko Zakradli się do kukurników, no to wybiegam i nie wiem, co robić dalej, koko! Tylko ko, tylko koko ty możesz im pomóc! To jest koko koko, onała, robota, ryksiu! Uciekali, aż się za nimi też, że tak powiem, kukurzyło. Ach, Angeliko Koko! Najpierw, najpierw zabrali mi brata, bliźniaka, jednojajowego mojego małego Koko Kornelka, a teraz zabrali mi ciebie. Niestety, moja młodsza siostra kaka, została uprowadzona przez obcych. Naprawdę? Naprawdę gotów jesteś polecieć za nimi w pościg? Unieść się wysoko, koko, ko, ponad Ziemię, polecieć w koko, ko, 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 kosmos. No właśnie, właśnie. Hmm. Co za koko, ko, koszmar? Moduł transgalaktyczny. Aha, blastery. Dobrze, nie. To słabo wygląda, a tu dokleimy napęd, e, może łorpowo-zbożowy, i na kokoko koniec -ko 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 obwiążemy wszystko z sznurem kokokokonopno... -e, e, e, jonowym a tu wetkniemy mózg elektronowy. Elektro najnowszy. Gotowe! Dajcie mi jakieś dwie godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii i przygotowanie projektu ko 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 kosmicznego w wawajadłowcach. A ko 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 kończyłem projekt! Będziemy potrzebować kilku mm, przedmiotów. Jeśli wszystko ko 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 pójdzie sprawnie, to za godzinę będziemy go go gotowi do startu. Reksiu! Zapraszam Cię do warsztatu. No piękny patos, piękny, a teraz przestańcie sobie salutować. Właście do pralki i zapnijcie paski. Klinowe, odbębna, gotowi? Wybieram program K? Jak koko kosmos. 60 stopni to kokok kąt nachylenia. Uwaga! Powodzenia! Oszkurcze pieczone. Zapomniałem wyłączyć program prania wstępnego. <grymne> Za późno. Ech, nie szkodzi. Dadzą radę. A oto projekt komicznego, to jest oczywiście kosmicznego wajchadłowca. Zbudujemy go tam w rogu warsztatu. Pod oknem zaplanowałem użycie obcej technologii. Rozejrzyj się, Reksiu, wokół kukurników. Może coś... Tym koko ko ko mi to odpadło. Tak, tak. Ale musimy to budować od dołu do góry. Koko koko kolej. Koko kolego. Uważaj, uważaj. Nie za szybko, bo się nam koko ko konstrukcja rozleci. Jeszcze nie teraz. O, znalazłeś wiadro. Zróbmy z niego silnik awaryjny. Ko, ko, ko konewka. To dodowsko, ko, koko ko, Ale Rezerwowy silnik z odprowadzaniem nadmiaru krokropepele. Widzę, masz już główny silnik. Bałem się, że nie znajdziesz na naszym podwórku w pełni sprawnego silnika, obcego pochodzenia, ale na szczęście udało ci się! Pora na polar! Już myślałem, że nigdy nie pozbędę się tego grata, a tu patrz, moduł mieszkalno sterujący jak znalazł. Aha, moduł napędowy już jest. To teraz może napęd do niego, jeśli przyjrzysz się schematowi, zobaczysz, że potrzebny będzie nam chomik, jedna sztuka. Kokoko. Ko, ko, ko. Jeszcze jeden kandydat na astronautę. Chomik diesel. Zapraszamy, zapraszamy. Grabie mocy. Doskoko, konale, ale doskoko, koko, ko, -ko ale -ko 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 o pięknie zamontowałem ten wynalazek na wypadek, gdybyś natknął się w ko się na zatkaną czarną dziurę. To jest napęd awaryjny na wypadek, gdyby przestało wiać. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Ale wygląda dobrze. Ten chwytak służy do uzupełnienia zapasu paliwa. Drewniana balia. Dobrze. Początkowo myślałem o zastosowaniu specjalnej tytanowej osłony, ale w koko -ko 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 końcu stwierdziłem, że balia będzie lżejsza. Tak, 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 tak. Rura spustowa, przydatna niezmiernie. Antena. Dobrze. Służy do nawiązania łączności pomiędzy balią a piecykiem. Piecyk. Służy do dodawania gazu, aby wcisnąć gaz do dechy trzeba pociągnąć za sznurek, tak by piecyk zbliżył się do drewnianej bali. Proste i logiczne. Ta lampka to kaka muflaż Z daleka statyk będzie wyglądał jak gwiazda, a tu lejek czasoprzestrzenny. O, no, go-go-gotowe. Czyż nie jest wspaniały? Czyż nie jest nowatorski? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Zwiążemy wszystko kokoko koko na kokoko ko, końcu. Pozostaje tylko kokoko ko, ko. jeden problem. Kto zasiądzie za sterami? Kto pokieruje naszym wajchadłowcem? No kto? Kokoko do ale ko, ko, na, le kokoko ko, komandorze. Może przejdźmy teraz od słów do czynów, panowie. Zaczynamy odliczanie! Angelisko kokoko, ko, Justynko, koko! Ko, ko, I wy, y, inne kury! Wróciłyście do mnie! A kto to? Czy? Czy to ty, kokok, ko, luszku? Ach, Reksiu, jakże mam ci dzięko kokować? Ko, A gdzie właściwie jest Reksio? Reksiu! Podaj kod dostępu. Kod prawidłowy. Zapraszamy serdecznie. Kod nieprawidłowy. Spróbuj jeszcze raz. Zapraszam na mostek dowodzenia jajem. Uruchamiam komputer. Proszę o kartę dostępu. Proszę wprowadzić nowe współrzędne ruchu jaja. Akceptuj. Wprowadź inny kurs. Nowe współrzędne ruchu przyjęte. Uwaga, kurs kolizyjny. Zniszczenie jaja nastąpi za pięć jednostek czasu. Dziękuję. Tu komputer. Nimi przepalą mi się wszystkie obwody. Pragnę przypomnieć, że do katastrofy pozostały cztery jednostki czasu. I teraz, I teraz nic już się, już nie, się nie da z tym to zrobić. Jeśli kto kogokolwiek interesuje, zostałem uprowadzony do twierdzy barona żabby Harko Kokonena. Oh, ale się zdenerwowałem. Ledwo zniknąłem, a od razu czerwie przypuszczają atak na lebiotkę. Musicie mi pomóc! Młode czerwie, bo o nich mowa, są niezwykle łase na lebiotkę. Praktycznie zupełnie od niej uzależnione. Opracowałem specjalną terapię muzyczno-taneczną, która pozwala im zwalczyć uzależnienie. Biegnijcie szybko do tych kadzi, w których rośnie lebiotka. Weźcie magnetofony i do roboty. Ja zajmę się południową uprawą. Ruszajcie już! A, dziękuję Wam niezmiernie! Ocaliliście lebiotkę? W nagrodę możecie sobie wziąć trochę. Lebiotka służy do chwilowego zmniejszania różnych rzeczy. No, na przykład, wyobraźcie sobie, że zbudowaliście pojazd kosmiczny w piwnicy i nie wiecie, jak go wystawić do ogródka. Posypujecie lebiotką, pojazd zmniejsza się do rozmiarów buta, wynosicie go do ogródka i po chwili pojazd powraca do swoich normalnych rozmiarów. No i jeszcze kod dostępu do portu. Łabądek, Łabondek, Bałwanek, Bałwanek. Nagrałem to dla was na taśmę, żebyście nie zapomnieli. Do zobaczenia. Witam. Jestem kot. Kot. Jeśli przyszliście mnie uwolnić, to nie liczcie nas zbyt wiele. Cicho. Nie tutaj. Żabba to daleki kuzyn kuratora. Nie może się dowiedzieć. Musicie mnie stąd wydostać. Nigdy nie dostaniesz mojej lebiotki. Gruba się. Mm. Mówiłem ci, że efekt jest chwilowy. Po kwadransie twój brzuch powróciłby do normalnych rozmiarów. Zapisz się lepiej na aerobik. Szkoda lebiotki. Świetnie. Biegnę do mojej lebiotki. Mam nadzieję, że jeszcze coś z niej zostało. Te czerwie są bardzo na nią łase. Czekam na was w wiosce. Nie liczyłbym na to. Nie jeden już liczył z Reksiem i się nie doliczył. Ko. ko, ko. To samo czeka twoje śmieszne krety. Ko, he, he, he. Dobrze się domyślasz, Reksiu. Jestem. Ko. Twoim ojcem, ko... Ha, ha Dałeś się nabrać. To taki żart. Nie mogłem się powstrzymać. Ko. ko. Tak naprawdę jestem bratem, bliźniakiem jednojajowym Twojego kumpla koguta małym kornelkiem a teraz poznasz moc szpona Ojej, szponie, co ty narobiłeś? Dzieło mojego życia zmierza ku kuku, ku, ku zagładzie. Ja nieszczęsny przegrałem z lekzym. Weźcie mnie ze sobą. Wrócę do brata i będę już grzeczny. Naprawię no całe zło, które wyżorządziłem. Słowo kukuku ku, ku, kuratora Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. To mój brat zbudował ten pojazd? Dosyć fajny. Ko-ko. Reksiu, wiedziałem, że przybędziesz. Ko-ko. A teraz poznaj moc mojego czasoprzestrzennego teleportera chaosu. Za chwilę wylądujesz dawno, dawno temu w odległej galaktyce Koo! Tak! To ja, bracie! Tak się stęskniłem! Odtąd będziemy już razem! Tak! Tak, dziękujemy Ci, Reksiu. Nie wiem. Przed chwilą tu był. Reksiu! Trzymajcie się i nie dajcie się nikomu zniewolić. Viva la resistance! Autokret nie będzie potrzebny. Ja również lecę. Pokieruje tym pojazdem. Jak to, jaka przepowiednia, że nadejdzie pies, który przepędzi stąd złego kuratora i wyzwoli kuran. Od dawna dostajemy pocztą z galaktyki dziesiątki obrazów, które zwiastują twoje nadejście. A cóż to za przystojny kret? O, jaki jesteś słodziutki. Na szczęście nie musisz podbijać kosmosu, głuptasku. No, nie wierzę. Pies z gwiazd. A więc przybyłeś. Przybyłeś nas uratować. Przepowiednia nie kłamała. Plan jest prosty i praktycznie gotowy. Zaraz. Od czego by tu zacząć? Może. Zadawajcie mi pytania, a ja na nie odpowiem. No właśnie. Niedawno moi towarzysze zostali przełapani przez szturmowców kuratorium na wykonywaniu krecie roboty i uwięzieni. W więzieniu po drugiej stronie ulicy. Zaczęłam przygotowywać podkop, ale to nie jest na moje delikatne pastokietki. To pierwsza część planu. Musicie uwolnić członków Larzja stan z więzienia. Czy wykonasz to zadanie? Dla mnie, komandorze. Świetnie. Ruszaj, jak tylko będziesz gotowy. Wystarczy, że trochę pogłębisz mój podkop i już będziesz u celu. Powodzenia! Będę tęsknić. Miło mi cię poznać, komandorze. Reksio, tak wiem. To imię pojawia się na wielu obrazach. Te obrazy przychodzą pocztą na nasz adres od pewnego czasu. Skrzętnie je tu gromadzimy. Wierzymy, że ilustrują one przepowiednie o psie z gwiazd. Zresztą, zobaczcie Sabi, Mam na imię Moli. Jestem przywódczynią kretonickiego ruchu oporu, zwanego również La Résistance. To oczywiście ściśle tajna informacja. Nie przejmujcie się, że zniszczyliście nasz składzik. Bardziej szkoda waszego pojazdu, ale myślę... Że Jean-Paul będzie w stanie go naprawić. W piwnicy budujemy coś bardzo, bardzo tajnego. Nie mogę was tam wpuścić bez pozwolenia kapitana von Kretoffa. E, chlebki? Zupełnie o nich zapomniałam. Oficjalnie prowadzimy tu piekarnię. Te chlebki mają postolat. Służą za kamuflaż. To czekopara, założyciel naszego kretonickiego ruchu oporu biwa. La resistance. Lepiej stąd nie wychodźcie. Na zewnątrz kręci się zbyt wielu żołnierzy wroga. To kreton, zwany obecnie kuranem. Od wieków zamieszkiwały go wyłącznie krety. Z czasem osiedliło się tu też nieco kur. Kur i krety jednak zawsze żyły w pokoju i harmonii. I wtedy pojawił się fu, kurator i jego szturmowcy. Część kur wcielił do swojej armii, a większość wywiózł, aby wysiadywały mu wielkie jajo, które umieścił na orbicie. My, krety, musieliśmy zejść do podziemi. Kuratis to niewielka pustynna planeta. Znana z lepiotki, uprawianej tam przez plemię fermentów. Kurakisem rządzi lokalny watażka żabba harkokokonem. Niezbyt sympatyczny jegomość. Wierzcie mi, księżyc Indor zamieszkują Bindory, czyli dwugłowe indyki. To właśnie tam kurator umieścił generator pola, które chroni jajo. Jajo! Potworne jajo kuratora! Właściwie nie wiemy, do czego ma smużyć, ale na pewno do jakichś podłych planów. Poza tym, jajo! Śmierdzi! To Jean-Paul Chrétien, nasz człowiek od krecień roboty i miłośnik majsterkowania. To Kreti Kreto mistrz kamuflażu. Niewiele o nim wiemy, ale doskonale potrafi godzinami stać bez ruchu i nic nie mówić. Kreti znany jest też z działalności wywrotowej kapitan Maldurf von Kretow. Kret, który stoi za wszystkimi naszymi najbardziej spektakularnymi sukcesami i wpadkami. Na zdjęciu stoję akurat za Kretim i Jean-Polem. Nieprzypadkowo. Upiekłam kopiec kreta! Może chcecie się poczęstować? To moi towarzysze z ruchu oporu na wakacjach. Aktualnie jednak siedzą w więzieniu. Jestem pewna, że nawet tam dzielnie stawiają opór. O, Kretesie! Tak się bałam o ciebie! Byłeś bardzo, bardzo dzielny! Jean-Paul i Kreti zajęli się już waszym pojazdem. Powiedzą wam też o następnym zadaniu. Możecie też zejść do piwnicy. Kapitan von Kretow, chce wam coś pokazać. Muszę dopracować szczegóły naszych planów. Krete się, pomożesz mi w tym, mam nadzieję. Pilnik? Pamiętam, że kiedyś wypiekaliśmy chlebki z ukrytymi pilnikami i dostarczaliśmy je naszym więzionym towarzyszom. <słuch> <słuch> A, a, a potem oni polecą tu, aby a tu doskonale, doskonale wiedziałam, że się wam powiedzie. Ruszamy na jajo. Jak tylko kapitan Maldur poradzi sobie z pewnym nieprzewidzianym problemem. Kreton jeden. Hmm. Macie rację. Zastanawiałam się nad tym już wcześniej i nawet wiem, jak można to zrobić, ale to niezwykle niebezpieczne. Trzeba dostać się do wnętrza jaja i przeprogramować osobisty komputer kuratora. Jedyną metodą, żeby dostać się na jajo, jest ukrycie się w jednym ze statków transportowych, które kursują między naszym portem kosmicznym a jajem. Port kosmiczny jest pilnie strzeżony. Aby się tam dostać, potrzebne jest dobre przebranie i przede wszystkim kod dostępu. Nasz przyjaciel z planety Kurakis. Ferment kot może mieć kot. Dobrze. Jedemczasem ja uszyję przybrania dla was, e, nim wyruszycie w podróż, porozmawiajcie jeszcze proszę z tym Kretonem w piwnicy. Reksiu, właśnie zapięłam ostatni guzik na twoim kostiumie. Niestety dla Kretesa zabrakło materiału. Będziesz musiał udać się na jajo sam. Komandor Kretes. Zostanie ze mną. Zdobyliście kot? Doskonale. Pozostał jeszcze tylko problem odkurzacza. Ci kretoni ciągle nie wiedzą, jak wydostać go z piwnicy. Możecie im pomóc? Bez sprawnego odkurzacza nie mamy co zaczynać akcji. Cieszę się, że się udało. No, rozpoczynamy akcję. Weź przebranie. Jest trochę krzywe. Tutejsze kury dadzą się nabrać z daleka. Ale na jaju lepiej się go pozbądź, bo aresztują cię za obrazy majestatu. Powodzenia, Reksiu. Port kosmiczny znajduje się po drugiej stronie placu. I uważaj, na zewnątrz kręci się wielu żołnierzy kuratora. Halo, podmiar! Musicie się ich pozbyć od kurzony. Znikajmy stąd, Kretys. Zróbcie się kochany ją! O, Kretesie! No nie wierzę! Kreti zrobiony jest z dekty! Dziękuję ci, psie z gwiazd. Dziękuję za wszystko, a szczególnie za komandora Kretesa. Do zobaczenia! A ja mu tak ufałam. Daj mu spokój, Jean-Paul. Tej nocy Reksio spał bardzo niespokojnie. Męczyły go koszmary. Ocknął się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Przeczucie nie myliło go. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Reksio stanął przed nie lada dylematem. Podróż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał uratować porwane kury. Reksio spojrzał w niebo i naliczył aż dwadzieścia zbliżających się spotków kosmicznych. Powstrzymam je, pomyślał. Tylko potrzebna mi jest jakaś broń. Pozostał tylko jeden problem. W jaki sposób Reksio miałby polecieć w kosmos? Reksio chwycił wiadro pełne pomyi i zaczaił się pod jednym z kurników. Nie namyślając się długo, Reksio chwycił worek pełen buraków. Niestety, wiadro z pomyjami nie nadawało się do walki z porywaczami kur. I tak oto nasz dzielny pies dał kosmitom Bobu. Kura została uprowadzona. Zachęceni sukcesem, kosmici wysłali do akcji pięć kolejnych spotków. Reksio ochoczo zabrał się za szukanie części potrzebnych do budowy statku kosmicznego. Reksio był przeciążony i nie mógł unieść już więcej przedmiotów. Należało albo użyć ich do budowy pojazdu, albo odłożyć z powrotem na miejsce. Zapadła głucha cisza. O tym nie pomyśleli. Ani Reksio, ani kogut nie mieli bladego pojęcia na temat kierowania statkiem kosmicznym. I właśnie wtedy porywacze kierowali się w stronę drogi mlecznej. Reksio i komandor Kretes ruszyli w pogoń. Droga mleczna okazała się niezwykle wygodną kosmiczną autostradą. Niestety, po niedługim czasie nasi gwiezdni podróżnicy natrafili na poważną przeszkodę. Okazało się, że trzeba skalibrować kreta, czyli wyregulować mu okulary. Nie mając dużego doświadczenia na tym polu, Reksio domyślał się, że obraz, który kret widzi lewym okiem, powinien zgadzać się z obrazem, który kret widzi prawym okiem. Komandor Kretes nie mylił się. Paliwo rzeczywiście zaczynało się kończyć, a chomik diesel robił się coraz bardziej głodny. Nie ulegało wątpliwości, że trzeba będzie rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. Wajchadłowiec zaczął spadać. Na szczęście, nasi bohaterowie wpadli wprost w dziurę czasoprzestrzenną, jak się wkrótce okazało. Dziura zupełnie przypadkowo doprowadziła ich do miejsca, gdzie prowadzone były, w skład układu Kurana wchodziły trzy ciała niebieskie: tajemniczy księżyc Indor, który rzeczywiście był niebieski, pustynna planeta Kurakis, z daleka raczej czerwona, oraz sam Kuran, potężny i żółty niczym żółtkowiaju. Złe przeczucia Reksia, niestety się potwierdziły. Za Kuranem ukryty był potężny i potworny obiekt. Nasi bohaterowie nie mieli szans. Mimo, że chomik Diesel rozpędził kołowrotek niemal do trzeciej prędkości kosmicznej, siły wroga były przytłaczające i działały z zaskoczenia. Trafiony kosmicznym makaronem, wajchadłowiec Leksia runął na powierzchnię Kurana. Wydawało się, że to już koniec. Że nasi bohaterowie nie mają żadnych szans. Historia ta. Miała się jednak potoczyć inaczej. Reksio, komandor i Kreti Kretonen wystartowali wprost ze składu ruchu oporu i skierowali statek w stronę księżyca Indor. Reksio, komandor Kretes i jak zwykle milczący uparcie Kreti wyruszyli w kolejną misję. Tym razem, bez dodatkowych przygód, nasi bohaterowie pokonali wąwozy Wielkich Czerwi i wrócili do swojego pojazdu. Kretti stał niewzruszony na posterunku, ale wygięte grabie i nadwerężona przetykaczka dowodziły, że przez cały ten czas dzielnie stawiał opór wielkim czerwiom pustyni. Po chwili pojazd znów mknął w kosmos. Nasi bohaterowie mieli wyjątkowe szczęście. Nikomu nic się nie stało. Niestety Reksio wisiał zaplątany w sznur konopnojonowy i nijak nie mógł się wyplątać, zupełnie tak samo jak kiedyś, na wraku statku. Komandor Kretes musiał coś wymyślić: roboty drogowe. Komandor zasiadł za sterami krabochodu. Chomik diesel był wolny. Teraz należało pomóc mu w uwolnieniu Reksia. Komandor Kretes odważnie chwycił dwa wystające kabelki. Dzięki odwadze chomika Diesla i poświęceniu komandora, Reksio został uwolniony. Niestety, pojazd kosmiczny znajdował się w opłakanym stanie. Trzeba było znaleźć kogoś, kto umiałby go naprawić. Reksio i komandor rozejrzeli się po pomieszczeniu. Wyglądało na to, że znajdą tu odpowiedź na wiele pytań. Jean-Paul ochoczo wziął się do roboty. Po niedługim czasie wajchadłowiec był jak nowy. Tym razem lądowanie w składziku La Résistance przebiegło bez problemów. Rexio i komandor Kretes natychmiast udali się zdać relacje z przebiegu misji na Indorze. W siedzibie kretońskiego ruchu oporu wszystko było zapięte niemal na ostatni guzik. No prawie wszystko. Komandor Kretes zagłębił się w tunelu. Zadanie nie było wcale takie łatwe. Wkrótce miał się przekonać, jak wiele niebezpieczeństw czyha na biednego Kreta pod powierzchnią Kurana. Komandor nie załamał się. Postanowił spróbować jeszcze raz. Komandor przekopał się pod murem więziennym. Cel znajdował się już bardzo blisko. Kretes dotarł do celu. Za chwilę Miał poznać legendarnych członków kretońskiego ruchu oporu. Był bardzo podekscytowany. Krety ruszyły w drogę powrotną. Rozmiary odkurzacza stanowiły problem. Reksio obiecał kapitanowi Kretofowi, że się nad tym zastanowi. Po wielu przygodach dzielny Reksio dotarł do generatora pola siłowego. Generator był pilnie strzeżony przez kury. Reksio postanowił nie wychodzić ze swojego ukrycia i dobrze się wszystkiemu przyjrzeć. Generator wycelowany był w widoczne na niebie jajo. Konstrukcję generatora oparto o technologię wielkiej śruby. Gdyby tylko udało się ją odkręcić, pomyślał Reksio. Reksio postanowił, że wróci do generatora, kiedy tylko będzie miał gotowy plan jego zniszczenia. Bindory ogarnął wielki entuzjazm. Wyciągnęły z Ziemi swój totem i udały się w stronę generatora. Komandor stąpił pod ziemię. Taki był koniec generatora pola siłowego na księżycu Indor, a wraz z nim koniec rządów kuratora. Rexio i komandor Kretes skierowali się ścieżką w kierunku pobliskiej wioski. Kreti Kretonen pozostał, aby przypilnować wajchadłowiec. Lądowanie na Indorze przebiegło dla odmiany spokojnie i bez większych problemów. Wkrótce Reksio, Kretes, a także niezastąpiony w pilnowaniu pojazdów kosmicznych Kretti, ruszyli w drogę powrotną, żegnani przez rozradowane bindory. Reksio wyruszył na niebezpieczną wyprawę. Przez moment Reksio chciał opuścić wioskę. Coś jednak mówiło mu, że rozwiązanie problemu znajduje się właśnie tutaj i że jest na wyciągnięcie łapy. I wtedy odezwał się dzielny komandor Kretes. Tak oto Reksio rozwiązał tajemnicę bardzo ważnego przedmiotu. Tym samym pojawiła się szansa na pogodzenie Bindorów. Wielki klucz! Reksio miał wrażenie, że gdzieś go już widział wcześniej. Nie pozostawało nic innego, jak udać się do twierdzy barona Żabby Harko Kokonena. Wajchadłowiec zgrabnie wylądował niedaleko wioski fermentów. Właśnie tam nasi bohaterowie spodziewali się spotkać kota kotta. Reksio i Kretes ruszyli w stronę wioski fermentów. Wioska? Była zamknięta na kłódkę. Spotkanie z Wielkim Czerwiem nie było przyjemne. Dość powiedzieć, że nasi bohaterowie znaleźli się znowu w punkcie wyjścia. Reksio i Kretes wkroczyli do wioski Fermentów. Niestety, wioska wyglądała na opuszczoną. Pożegnawszy się z żabą Harko Kokonenem, nasi przyjaciele wrócili do wioski Fermentów. Kot, kot wyglądał na mocno zdenerwowanego. Wnętrze twierdzy wypełnione było mrokiem. Chwilę trwało, nim oczy Reksia i okulary Kretesa przyzwyczaiły się do panujących ciemności. To, co ujrzeli, przeraziło ich śmiertelnie. Na potężnym tronie, zmuszającym wszystkich do patrzenia na niego z żabiej perspektywy, siedział komandor Kretes wyruszył na spotkanie przeznaczenia. Przeciwnikami Kretesa w tradycyjnym wielkim wyścigu o róże pustyni okazali się najtwardsi i najlepsi piloci galaktyki. A pojazdy, którymi dysponowali, niejednego mogłyby wprawić w osłupienie. Kretes nie przejął się tym specjalnie i postanowił po prostu robić swoje. Niestety, Kretes nie został zwycięzcą tego wyścigu. Na szczęście już po chwili miał się rozpocząć kolejny wyścig. Komandor postanowił ponownie spróbować szczęścia. Vivatom nie było końca. Kurakis miał nowego bohatera. Legendarna uprawa lebiotki też wyglądała na opuszczoną. Reksio i Kretes ruszyli pędem w stronę uprawy, nie wiedząc do końca, co mają robić, by powstrzymać czerwie. Aby ochronić lebiotkę przed czerwiami, fermenci sadzili ją w specjalnych kadziach umieszczonych na wysokich słupach. Chytre czerwie wpadły jednak na pomysł, jak ominąć tę przeszkodę. Niestety. Tym razem czerwie okazały się sprytniejsze. Reksio i Kretes przenieśli się z magnetofonami do kolejnej grupy kadzi, gdzie właśnie miał nastąpić desant czerwi. Wreszcie roztańczone czerwie dały spokój lebiotce i postanowiły natychmiast pójść do dyskoteki. Reksio założył strój i wyszedł przed siedzibę ruchu oporu. Na placu kręciło się wielu żołnierzy kuratora. Po chwili. Strażnicy zapomnieli o zdarzeniu i Reksio postanowił spróbować jeszcze raz. Reksio dotarł do bramy, prowadzącej do portu kosmicznego. Nie mając nic do stracenia, Reksio postanowił jeszcze raz spróbować szczęścia. Nadszedł czas, by sprawdzić poprawność kodu, który Reksio otrzymał od fermenta Kotta. Miał nadzieję, że kod dostępu nie został zmieniony. W porcie panował duży bałagan. Reksio przycupnął za stertą jakichś pudeł i zaczął obmyślać plan działania. Odwróciwszy uwagę strażników, Reksio zdołał ukryć się w niewielkim transportowcu, który wkrótce miał lecieć na jajo ze specjalnym zamówieniem dla kuratora. Nadeszła pora ostatecznej rozgrywki. Reksio wyczuwał obecność kuratora. Wiedział, że w przypadku spotkania z nim, Żadne przebranie nie mogło mu pomóc. Reksio miał dużo szczęścia. Potężna broń kuratora przypadkowo przeniosła go do tej samej galaktyki, tylko jakieś piętnaście minut wcześniej. Reksio wkroczył do mrocznego wnętrza jaja. Wysoko nad nim majaczyły kontury mostka dowodzenia jajem, gdzie znajdował się cel jego misji główny komputer jaja. Niełatwo było Reksiowi znaleźć drogę w gąszczu pomostów, tajemnych przejść i ciemnych tuneli jaja. Nie na darmo nad jego budową pracowały najtęższe kurze muszczki wszechświata. Reksio zwrócił uwagę, że każde drzwi prowadzą zawsze w to samo miejsce. Może czas zacząć szkicować mapę tego labiryntu? pomyślał. Aby dostać się na mostek, potrzebna niestety była specjalna karta dostępu. Reksio pochylił się nad komputerem. To nie był dobry kurs, i Reksio o tym wiedział. Potrzebny był pomysł, który raz na zawsze zniszczyłby jajo. To było to. Zderzenie z gwiazdą powinno ostatecznie rozwiązać problem jaja. Teraz należało jak najszybciej stąd uciec i liczyć, że kretom uda się odkurzyć na czas jajo z wysiadujących je kur. Po chwili nadleciał odkurzacz i krety zabrały się za ratowanie kur. Reksio i kurator wskoczyli do Wajchadłowca, kiedy nagle krety wraz z cennym ładunkiem kur odleciały dosłownie w ostatnim momencie. Jajo bowiem zbliżało się do kresu swojej wędrówki. Czy na pewno chcesz zacząć grę od początku? Tak. Rozpocznij grę od początku. Nie. Nie mam zdania. Gdzieś w odległej galaktyce. W miejscu, gdzie jajko nie jest niespodzianką. Na planecie, gdzie kogut mówi dobranoc. Epizod pierwszy. Inwazja. Epizod drugi. Przygotowania. Epizod trzeci. Podróż. Epizod czwarty Kretoni. Epizod piąty Indor. Epizod szósty Kurakis. Epizod siódmy Ku Jaju. Epizod ostatni. Jajo śmierdzi. Aydem Media przedstawia Kontynuuj grę. Spróbuj jeszcze raz. Wróć do menu. Włącz muzykę. Wyłącz muzykę. Ścisz muzykę. Zgłośnij muzykę. Suwenir od żabby. Taki był koniec potwornego jaja. W całym układzie Kurana zapanowała wielka radość. Wszyscy bardzo się cieszyli, że jajo już nie śmierdzi i że kurator został Pokonany. Nawet sam kurator się z tego cieszył. Komandor Kretes zaś cieszył się, że może spędzać czas w towarzystwie Moli. Wkrótce jednak nadszedł czas, żeby pożegnać się z przyjaciółmi i ruszyć w drogę powrotną. I tak Reksio, uratowawszy kury i przy okazji koguta korneliuszka, wyruszył wreszcie do domu. Co stało się z Reksiem? Do kogo należy ten cień na ścianie? Tego. Dowiecie się w następnej części przygód Reksia. Reksio i UFO. Reksio i tajemnica UFO. Reksio i porywacze z kosmosu. Reksio i kosmici. Dziennik gwiezdny, data kosmiczna 1500 Sektor Kurana. Nasz statek rzeczywiście. Przygotować się do manewru ratunkowego. Uratujemy to maleństwo. Mamy je. Eee, no, chyba lepiej tak. Nic tu po nas. ale zobacz! Czy to nie jajo zmierza z wielką prędkością w stronę rozpalonej gwiazdy? Uwaga! Silniki waflowe cała naprzód! I dostaniemy medale od kuratora! Hurra! E, przygotować się do skoków nad przestrzeń, co? Przygotować się do skoków nad przestrzeń, co? Przygotować się do skoków... Na przestrzeń rozumiem, tak? Do stu beczek z grogu, do stu beczek z grogu, do stu beczek zwietrzałego progu, do stu beczek zwietrzałego progu, do stu beczek z prochu, do stu beczek z prochu, do stu beczek z grochu, do stu beczek z grochu. Mi Tereso, mi Krystyno, Sezamie Uparty, Sezamie. Mamie ja uparty. Nigdy was nie zapomnimy. A byliśmy, byliśmy. Pamiętaj, Reksiu, kluczem jest klucz. Witamy przybyszów w naszej pieczarze. Bindory. Bierzmy się do roboty! W czym możemy ci pomóc? O, wróciłeś, masz dla nas ziółka. Generator pola siłowego chcesz wyłączyć, tak? Hm? Może moglibyśmy wam pomóc? Kluczem do rozwiązania problemu jest klucz. Powiemy ci więcej, ale najpierw ty musisz pomóc nam. Straciliśmy pamięć. Nawet nie pamiętamy, jak to się stało. Od lat gotujemy w kociołku miksturę na odzyskanie pamięci. Brakuje nam już tylko sześciu ziół. Zioła, które trzeba zebrać i wrzucić kolejno do kociołka, to proszę. Pomóż nam je zdobyć. BUMBEDAL RAMBEDAL BUMBUMEA głupidamis, GUPIDULA i RAMBODULA Pamiętaj! Trzeba je wrzucić dokładnie w tej kolejności. No tak, no tak. Zła kolejność. To zwoje starożytnego plemienia Trindorów. W nich znaleźliśmy przepis na miksturę pamięci. Niestety nie wiemy, jak wyglądają poszczególne zioła. Udało się! Ten aromat! Czujemy, że powraca nam pamięć. Tak! Wszystko pamiętamy! Jesteśmy głowami rodu motykiuszów, ojcami małego romanka. Szliśmy odnieść drogim ciapciu lepcim ten oto kociołek. Kiedy wilkoni. Spuścili nam na głowy ciężki głaz. Odgrodzili się murem przez ten kociołek? Co myśmy narobili? Proszę, weź ten kociołek i zanieś go ciapciu lepcim. Hmm, jak już mówiliśmy, kluczem do rozwiązania problemu generatora jest klucz. Bardzo duży klucz. Taki? którym można by odkręcić wielką śrubę w generatorze. Hmm. Hmm.

Zresztą, Zresztą i tak, i tak dalej, dalej są blokady. blokady. Samoobrona Samo z Plutona, Plutona domaga się równego oddalenia wszystkich planet, planet od Słońca. Od Słońca. Grożą, grożą, że zbojkotują, zbojkotują układ, układ słoneczny. słoneczny. Bywajcie zdrowi! Do zobaczenia! Hul, 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 hul. Co? Nie słyszę, Julito. Aleś ty piękna, jak we śnie. Ojcze, to wy? To wy byliście tym starym piernikiem, co mieszkał w pieczarze? Dziękuję wam bardzo, przyjaciele. Julito, moja Julito, tak jest. Precz z kuratorem, dłużej żyć bez ciebie nie mogę. Niechże skończy się małdręka. Zaczynam myśleć. O niedzieli i jednocześnie o święcie. Dziękczynienia. Niech się dzieje, co dziać się ma. Ach, muże przeklęty! Przeklęci bądźcie wszyscy ciapciu lepci z wyjątkiem mojej Julity oczywiście. I sklęciem byłem. Kiedy ojciec wyruszył, aby oddać im ten bardzo ważny przedmiot. A skoro ojciec powiedział, że idzie oddać, to go na pewno oddał. List, że masz? Od Julity mojej? Jakże mam ci dziękować? I otóż kocha, powiedz Julicie, że ja też niedziela niedzieli. Ten totem jest jak miłość nasza, murem przedzielona. Zali uda się kiedyś połączyć obie połówki to temu w jedność? Czy jest to rzeczywiście ten bardzo ważny przedmiot? Być nie może. Zanieś, zanieś go ciapciu lepcim. Może się opamiętają. Ej, raz. Ej. Dobra tutaj, Dobra, tutaj, z tej strony podaj. Dobra, tutaj, z tej strony podaj. Stop, hej. Pytam. Mi, mi, mi. Nie wiem kim jesteś, ale wyglądasz podejrzanie. Idź stąd! Mi, 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 przejścia nie ma! Mi, mi, właściwy kurator czeka na te graty! Mi, 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 się nie chce ich ładować! Mi, 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 to czas to zrobić wreszcie! Mi, mi, minutkę jeszcze! Mleczna, Mleczna droga, droga jest, jest zamknięta. zamknięta, proszę, proszę lecieć, lecieć objazdem! Mi, 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 się wydaje, że papuga mnie woła! Mi, 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 się wydaje, że papuga mnie woła! Mi, 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 miła pani, o co chodzi? Mi, 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 miła pani, miła pani. I o co chodzi? Mi, mi, mi milczy jak zakręta! Mi, 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 milczeć! Mi, mi, mi milczy jak zakręta! Witam, Witam wszystkich, wszystkich gości, gości. Już i już za chwilę, za chwilę rozpoczniemy kolejny wielki wyścig. Uwaga. Uwaga! Gotowi? Start! start. 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 Oto przed Got Państwem najtwardsi i najlepsi piloci galaktyki. Galaktyki. galaktyki oraz nikomu nieznany komandor, komandor Kretes. Kretes. Przypominam, że zawodnicy, zawodnicy muszą pokonać 5 okrążeń, podczas których wszystkie chwyty są im dozwolone. I mamy, I mamy zwycięzcę, zwycięzcę wyścigu. wyścigu. No, no, nie wierzę, to komandor, to komandor kretes. kretes. Nie, niezupełnie. <laughs> Jam ci jest. Ale podoba mi się ten pomysł. Jeśli zaś chodzi o waszego przyjaciela Fermenta Kot, Aktualnie zajęty jest pozowaniem do rzeźby zniewolony umysł dwa. <laughs> nie chodzi o rzeźbę. Potrzebuję trochę lebiutki, którą on uprawia, a której nie chce mi dać. He, <laughs> próbujemy obrazić barona. Tak, widzicie przybysze, właśnie w tym cały problem. Przetyłem ostatnio kilka kilo, ale lebiutka, jak zapewne wiecie, jest w stanie wszystko zmniejszyć. Na przykład mój brzuch. Dam wam szansę. Za chwilę na moim prywatnym stadionie rozpoczyna się wielki wyścig. Jeśli go wygracie, uwolnię kotę i zapiszę się na aerobik. Czy któryś z Was podejmie wyzwanie? <laughs> no, dam Ci jeszcze jedną szansę. Za chwilę rozpoczyna się kolejny wyścig. Gratulacje, to było wspaniale. Cóż mogę rzec? Umowa to umowa. Kot jest wolny. Nie idzie ci, co? No dobrze, nie będę cię zmuszał. Znaj moje dobre serce. Kot jest wolny. Nie musisz się więcej ścigać. Przekonaliście mnie. Od dzisiaj rozpoczynam nowe życie w stylu sportowym. Mam tu jeszcze dla was taki mały suwenir: kieszonkową wersję naszego wyścigu. Znajdziecie go na planszy wejściowej do gry. Żegnajcie, przyjaciele. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach, Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem: Przegrywasz, przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Niestety, podane hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj jeszcze raz. No dobra. Zawołaj tatę albo mamę i wytłumacz o co chodzi. Hasło prawidłowe. Miłej zabawy.